Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do premiery FC25. Pozostało około tygodnia, więc tyle czasu mam na to, żeby ukończyć to wyzwanie, czyli zbudować skład oceny na 99. A teraz przechodzimy do kolejnego otwierania, kolejne pół godziny zmagań i zobaczcie, kogo trafiłem i jak to wszystko wyglądało. A i smacznego, klasycznie. Pod spodem, drodzy widzowie, macie poszukiwaną trójkę. Ktoś z tej trójki jak wpadnie, to kończymy już całościowo oczywiście FC24 i cyk pierwszej paczce trafionej, koniec odcinka. Chciałbym, mordek, ja bym bardzo chciał. Dobra, odliczanie zaraz się rozpocznie, więc 30 minut kolejne, here we go. Jeśli trafimy kogoś z tej trójki, będzie oznaczało, że mamy już domknięte wszystko. Oby tak się stało. Bompastor 9-6 oraz Daglish. Daglish akurat mi często leciał. Ty, ale jaka paka, Daglish, Zico, Bompastor, ty. Może coś odblokowali po 19, jeśli chodzi o drop. Rano był tragiczny. Czy będzie teraz lepszy? To się okaże. 29 minut otwierania i mam nadzieję, że trafianie jakichś fajnych rzeczy. Rano trafiliśmy dwie karty 99, ale żadna z nich nie była kartą, której szukam. RL9 w następnej. Czy R9? R9 napisałeś, sorry, nie RL9. Nazariusz trafialiśmy. Nazariusz był. Schiller 9-5. Dobra, na razie usuwam. Nie no, bez rezerw, mordo, to nie. Ja chcę właśnie z rezerwami mieć skład 9-9. Bez rezerw to wiem, że się da. Dobra. Palimy dalej i zobaczymy. Witam jak u mnie. No zobaczymy jak, za 28 minut się przekonamy, czy dzisiaj będzie lepiej, czy będzie gorzej. Dobra, ją można przepalić, bo jest niepotrzebna mi tutaj, jest duplikat i ten ziomuś też. Czy Mbappé dzisiaj wyszedł? Dzisiaj nie wyszło nic, totalnie nic. Także mam nadzieję, że nadciąga Van Dijk 99. I wtedy byłoby top. Można tak po 3 robić. Myślę, że po 3 paczki będzie oddawało najlepiej. Przetestujmy to. Troszkę sobie foder uzupełniłem. Ostatni dzień Van... Oni mnie chcą po prostu przytrzymać do końca. Oni chcą, żebym do końca próbował trafić i w ostatni dzień dadzą tego Van Dijka do zrobienia. Aha, jeszcze jedno. Dadzą tego Van Dijka na sam koniec. Van Dijk 20 składów, stary, może mieć i 50. Już to wtedy zrobię. Nie ma problemu. Czy Van Dijk, czy Maldini 99, nie wiem, co tam chcą. Frimponga trafiłeś z pika? Wy ciągle coś trafiacie mi przecie. Ty lachu, ja już trafiłem, ja już zrobiłem ten skład, ja już mam. A ja nie mam. Niedobrze. Aczkolwiek dziękuję za pozytywne komentarze też na YouTubie, bo ludzie mówią, że sobie coś tam właśnie otwierają i przy okazji odpalają mój odcinek codzienne pół godziny z otwierania. Dobra, to przesuwamy sobie na bok. Czy będę miał ulgę po tym, jak zakończę układanie składu? Tak, jak trafię w końcu kogoś z tej trójki, to będę miał bardzo ulgę. I to się nie stanie teraz. Ale coś mam wrażenie, że lepsze są te paczki. Może nie jeśli chodzi o footies, tylko tak ogólnie. Coś chyba lepiej sypie. Jeszcze jedna. Najlepsze 30 minut mówisz? Dobra, skipnę to. Skipnę to, bo i tak tutaj jestem na samym końcu te 8-8. Wiem, że można robić Evo, ale ja nie chcę robić tego z Evo. Dobra, 3 następne robimy. Kurczę, ale się cieszę, że wracają mecze już normalne. Koniec przerwy na kadrę. Nie lubię przerw na reprezentację.
Chyba, że to są Mistrzostwa Świata albo Europy. To wtedy tak. Piłka klubowa jednak jest lepsza. Czy też nie lubię Ligi Narodów? Nie lubię. Czy planuję RTG? Tak. Ale to musicie na bieżąco oglądać, bo te pytania są zawsze te same. Tak, będzie. Ja nie, bo muszę oglądać Manchester United. Ojej. Kurczę, współczuję kibicom United. Real gra w tym sezonie też okropnie, no nie, no ale nie mów, że Real gra tak jak Manchester United, to weź tak nie obrażaj aż, co? Dobra, trzy następne. Ojej, ale to była słaba paka. Opornie, a nie okropnie. A, to przepraszam, jak napisałeś opornie, przeczytałem okropnie, to... Tak, ten hak odmienił zespół, masz rację. O! Minda. Obróć proszę tam Karczawi. Koulibaly. Koulibaly. Kto będzie miał lepszy sezon? Chelsea czy United? Myślę, że Chelsea. Dobra, dawać to cika. Teraz w drugiej paczce będzie Lucio, trzymam za słowo. Trzech jeźdźców apokalipsy normalnie do trafienia. Chelsea teraz może walczyć na wielu frontach, oni mają 200 zawodników w składzie przecież. Dokładnie. Tam nie ma problemu. Chłopie, jak tam wypada środkowy pomocnik, to masz 15 innych na jego miejsce. Dobra, to był drugi, to klepiamy jeszcze jedną. A może w ostatni dzień, nie wiem, Karczawi będzie za 50 tysięcy i sobie ją kupię i skończę. Parę osób mi w ogóle pisało, że jest drop ogólnie słabszy niż parę dni temu. Zgadzacie się z tym, czy jednak nie? Jak to u was jest? Że aż tak 99 nie sypią już. Dobra. Zdenek, mam nadzieję, że przyniosłeś w tym momencie to, co potrzebuję. Lucio! To nie jest. Czy ja potrzebnie czekam na coś dobrego, jak tutaj nic nie może być? Jak jest footies, przypomnijcie mi jeszcze raz, to nic już lepszego nie wypadnie. Jak to było? Czy może wypaść jeszcze coś? Gundogan i za nim Grim. A ona ciągle wypada, mam wrażenie. Cały czas. Girma. To co, robimy chyba... Minęło 10 minut, więc zrobimy to.
Nie ma na co czekać. Igor, przyniosłeś kogoś dobrego? Przyznaj się. Dobra, te wyższe overale tutaj trzeba to trzeba przepalić. Igor, to będzie pik z dedykacją. Mordo, możesz zakończyć tą serię. Możesz być na ustach wielu. Jako zależy w jakim aspekcie. Czemu szanowny pan ma lepszą jedną paczkę niż moje 5? Ja mam dobre paczki, ja tu nie mam dobrych paczek. No co ty? Moim zdaniem właśnie mi słabo sypie. Dobra, tak. I teraz dać jakiś wysoki overall. Aż tutaj Dembele możesz być, Drogba też, Teveza gdzieś tutaj wrzućmy. Za dużo będzie, nie? 13. A, dobra, może przyniosą coś dobrego. Może to będzie ten dobry moment właśnie. 96 plus, player pick. Trzeba potrząść trochę i cyk, tak to się robi. No come on! Kiedy? Kiedy to nastąpi? Niedobrze. Czekamy dalej. Ker 99, oj, Ker 99 non stop leci. To jest akurat prawda. Ona ma bardzo wysoki drop rate. O, może tak jeszcze damy? W złą stronę trzęsiesz, w dół trzeba? Dobra, spróbujemy w dół następnym razem. Za 10 minut. A najgorsze jest to, że ja nie poluję na jakiegoś Ronaldo, Messiego czy coś, tylko na Karczawi. To nie jest turbo wysoki też drop rate według mnie, a tu jednak widać, że jest. Myślałem, że Frimpong i Karczawi to lecą dość często. No bo Lucio to rozumiem, ale Frimpong, Karczawi. Jak idą Star Warsy, dzisiaj będziemy grać. Na razie mam chyba z 10 godzin. Dobra, Minda, przynieś kogoś. Aj. Czy będę grał w Astrobota? A, nie wiem. Ale widziałem, że podobno bardzo fajna gierka. Dobra. Mamy 3 następne. Otwieramy, drodzy widzowie. Skip, żeby było więcej paczek w odcinku. O, ale się ładnie zaświeciło na różowo. Ty. Dobrze, nie w wersji 99. Przepalmy ją, tą Ker 96 od razu. Może być na to, żeby tutaj trochę podbić sobie foderek. Pani Ker 96, chodź tu. Trafiłeś Frimponga 3 razy? Ja mam wrażenie, że na danym koncie jest pula kart, które ciągle trafiasz. O, tego Kima też mogłem, trudno. Bo jakby ja trafiam w kółko to samo, no nie? Czasem mi się zdarzy raz na dużo paczek coś innego. Ale w większości to są te same karty. Dropnąłeś Karczawi. No i czemu? Otwierałeś... I gni i przez ciebie. Poszła nie, nie tutaj, gdzie trzeba. Nie ta paczka. Oddaj Karczawi.
U mnie cały czas leci putejas. No u mnie Ker najczęściej. Messiego nie trafiłem ani raz. Ronaldinho trafiłem 3 razy. Ronaldo Nazario też. Zidana trafiłem też dużo razy. Uj. Dobra. Jajajajaj. Kasper, dziękuję za subika. Pak lak na następne 10 paczek. O kurde. To dużo. W sumie ty, 12 miesiąc, to może tak być. Może akurat tak się stanie. O, ty, no co tu się dzieje w ogóle? Następny subek. Drożdżu. Może akurat skumulują, no nie ciebie, może akurat się skumulują suby i coś dobrego tu przyjdzie. Może spróbujmy teraz zrobić 4. Może 4 paczki oddadzą lepiej, co? Chyba na razie jedną zrobiłem, nie? To jest druga. Ile jeszcze? Czy ja totca nie dałem? Nie dałem. Tobie brakuje tylko frimponga. 5 zrób i zobaczysz. No dobra, niech będzie 5. Czy ja bym zrobił i więcej, no nie, bo totsów mam dużo, tylko największy problem jest z takim foderem niższym, no nie? Takich kart 8-3, 8-4, 8-5 to już nie mam, bo ciągle coś robię. To jest 3, jeszcze 2. Zrób piki mi oddają, a u mnie nie. Czy robię Star Wars na 100%? Wiesz co, ja nie jestem typem gracza, który przechodzi gierki na 100%. Więc nie, na pewno nie. Dobra, róbmy póki się będzie dało. Ej, znowu otwieram paczki, znowu mi się chce kichać. Ty bez kitu. Czy to jest jakiś znak, czy ja mam uczulenie tą grę, czy o co chodzi? Dziękuję za zdrówko, dziękuję. Jeszcze robimy, póki się da to robimy, zaraz będziemy otwierać. Nie wiem ile już zrobiłem tych paczek. Na webapie czy będzie się dało paczkę otwierać? No tak, a w ogóle ciekawe jest to co ten gościu robi. Że przenosi ludziom. Z Indii jest ten ziomek, który przynosi ludziom pońcy? Czy skąd? Uczulenie na karczewi. Z Izraela. Ale tak, na czym to polega? Co on robi? Możesz mi wytłumaczyć? Bo coś mi się obiło o uszy, a nie wiem co i jak. Że pinio. No to jak już następnego suba rzuciłeś, to już teraz to musi. Halo Kanada, no jak nie kiedy teraz? Dobra, Zico. Musi teraz coś oddać. Jak tyle paczek otworzymy, to musi. To już jest normalnie takie. Bierze login, hasło, ale skąd on ma tam FIFA już, znaczy FC25? Jakim cudem on to ma? Dobra, chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Ile ich mam? 8. 8. Czy to będzie szczęśliwa ósemka? Nie wiem. A, na razie nie. Dużo totsów. Któryś rok z rzędu już tak ma. Czyli ziomek ma FC25 już. I doładowuje ludziom, przenosi z FC24 na 25. Lol.
Llorente 9-7. I na razie dzisiaj nawet nie trafiliśmy 9-8 karty chyba jeszcze. Drop nie zara Frimpong, oby. Następna paczka łokciem. A nie, Dalglish był dzisiaj, przepraszam. Dalglish. Zapomniałem o Dalglishu, no rację. Syf leci, no na razie tych footies to naprawdę. Diego Carlos 9-5. Dwie paczki tylko zostały. Jest jakaś karta footies. Di Natale, a za nim... jak zobaczyłem kobiety, myślałem, że Karczałowi, ej, myślałem, że to Karczałowi wychodzi, naprawdę. Albo Hansen już później, no. Bez kitu. Tak blisko. Grimaldo 9-7 teraz. Dobra, Jurassic do przepalenia. Ale teraz robimy to 96+. 8 minut tylko do końca zostało. Czekajcie, bo ostatnio mówiliście, że lepiej zrobić to, więc zrobimy jedno takie, a drugie normalne. Trole z Kanady bez kitu. Dobra, trzeba tutaj 9-2, no to okej. Jakiś wysoki overall przepalimy i będzie dobrze. Perfekt. Karczałowi ma premium. Czyli co? Wtedy nie mogą wypadać karty premium. Więc jak jest footies, to mogę skipować, bo żadna z tych trzech kart nie wypadnie. Dobrze myślę? Wszystkie mają premium. Czyli jak jest footies, to jestem w tyłku. Dobrze mówię, czy nie? Czy nie mówię dobrze? O dobra, mamy to. Ktoś mówił, że źle przedtem trzęśliśmy, więc trzeba w dół. Cyk. No i... To ja chyba wolę tamto 9-6+, tak mi się wydaje. Zróbmy od razu. Dobra, dajemy tutaj to, co dobre. Nie no, Van Dijk to raczej tutaj nie wypadnie, on ma tak niski drop rate, że... Van Dijka, żeby tutaj dropnąć, to nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Teraz w górę trzęść trzeba, no dobra, spróbujemy zaraz. No nie tu, tu chciałem. Bawcio, ej, ale suby pięknie lecą. Może to oznacza, że coś dzisiaj dobrego poleci. Chciałbym. Dobra, mamy 9-2. I jeszcze to. 9-2. Kiedy następny vlog z meczu zarąbisty, bo ostatni? Ja w ogóle jestem w szoku, że mi się spodobało po prostu meczyk z okręgówki. Teraz będzie w sobotę następny. Już nagraliśmy. Z drużyną Dawida w roli głównej. Fajnie w ogóle z Maćkiem sobie siedzieć i rozmawiać o meczu. Top. Palimy to wszystko, drodzy widzowie.
okręgówka to się lepiej obejrzała u mnie niż Euro i to tak 3 razy lepiej. Niesamowite to jest. Dobra, mamy to. Może kwestia tego, żeby nic nie robić, tylko kliknąć. Kliknę środkowym paluszkiem. Robert Lewandowski 97. 5 minut do końca. Okręgówka to nic, ale wiecie co mam w planach? Chciałbym pojechać kiedyś na mecz C-klasy. Co tam się musi dziać? Wyobraźcie sobie, że jedziecie na mecz C-klasy, kiedy gra ostatnia drużyna. Albo inaczej, wyobraźcie sobie, że jesteście ziomkiem, który gra w drużynie z C-klasy i siedzicie na ławce. Co jest? Jak to jest możliwe? Do C-klasy to bez audio? Tam. Właśnie nie wiem, gdzie jest C-klasa. Muszę zobaczyć. Ej kurde, zamotne to było. Nie ma już nigdzie C-klasy? Mi się wydawało, że jeszcze w niektórych regionach jest C-klasa. Możecie to wygooglować? W C-klasie wślizg na wysokości kolana. Mi się wydaje, że w niektórych regionach tylko jest C-klasa. Ajajaj. Trzeba będzie poszukać, ale to jest dobry pomysł na odcinek. Z kamerą do C-klasy, jak pojedziemy, to... Lewusek, kogo przyniosłeś? Lewusek, skończmy to. Skończmy to, mordo, proszę cię. Zróbmy to w tym momencie. To jest Grimaldo, obraca się i karczałuj. Jednak nie. A plan był dobry. Wszystkie już? Tak szybko? Na Śląsku jest C-klasa? Co ty gadasz? To do Chłopie. Na Śląsk nie tak daleko mam. Z 2,5-3 godzinki bym był. Na C-klasę, tak o. Dobra, co tu zdążymy jeszcze zrobić? Zdążymy jeszcze kilka. Fajne są to odcinki, bardzo lubię je nagrywać, bardzo lubię z wami rozmawiać w trakcie. I cieszy mnie, że fajnie wam się ogląda na YouTubie. Jest jeden tylko problem. Za cholerę nie mogę trafić tych kart. A może to jest magia? Może będziemy wspominać kiedyś FC24 przez pryzmat tego, że nie trafiłem tego, co chciałem. Do końca. Ty, no mogliby zrobić player pick z piłkarzem Footies 99+, z Leverkusen. To byłoby top. Minus jest taki, że dzisiaj nie trafiliśmy 99. Gorszy dzień. Oj. Czyżby za ikoną się kryła? A nie, to będzie druga ikona. Greatest of the game. Zico? C-klasa jest też w Małopolsce, kilka grup i regionów. O, no to jeszcze bliżej.
Mówiliście, że jak jest żółte, to jest dobrze. Czy to nie to żółte? Kompany. Dobra, klikam. Czym to zakończymy? Zobaczmy, poszukiwane karty widzicie pod spodem? Renard 98, no... Krążymy, no krążymy w dobrym kierunku, cały czas mam wrażenie. No nie dadzą, oni to robią specjalnie. Ej, to już jest ustawka po prostu. Pele 99, no jest 99 zawsze na koniec, ale nie ten, którego szukam. To będzie beka z tej serii do końca FIFA, ja wam mówię. Jak ktoś w Kanadzie zobaczy, kurde, mordo, on przepalił Pele, to powinien mi dać teraz Frimponga i jesteśmy kwita. Mówię wam, albo Lucio przynajmniej, już nie musi dużo być. No RB nawet już w dobrym kierunku idziemy. Walker. Tam będzie jakiś totsik, więc nieważne. Dobra, mniejsza z tym, ale w środku teraz może być coś dobrego. Yeah.